Cześć, jestem Kador, to jest analiza pierwszego zwiastuna gry Real Farm, czyli całkowicie nowej gry symulacyjno-rolniczej. Tak jak wspomniałem na początku, jest to analiza, więc będę tutaj dużo zatrzymywać ten zwiastun, paplać. Jak chce ktoś po prostu obejrzeć go bez mojej gadaniny, to link znajdziecie w opisie do filmiku. Wyciąłem również muzykę, gdyż wiadomo, YouTube, jakieś tam czasami problemy z prawami autorskimi, więc wstawiłem tutaj swoją piosenkę, która wiem, że nie jest chroniona prawami autorskimi. Ale w tym zwiastunie, w opisie do filmiku, będziecie mieli oryginalną muzykę, jeżeli chcecie posłuchać. Tak jeszcze chciałem o tym wspomnieć, tak więc zaczynamy. Real Farm jest to gra, którą już jakiś czas temu zapowiedziano, z tym, że wtedy jej tytuł to był Real Farm Sim, czyli po prostu ucięto końcówkę Sim i zostało Real Farm. Czemu tak zrobiono? Nie wiem, ale właśnie żebyście nie myśleli, że to jest jeszcze jakaś inna gra rolnicza, tylko to jest właśnie ten Real Farm Sim, o którym wam w odcinkach wielokrotnie wspominałem. Dobra, więc zaczynamy właśnie analizę w końcu. No i tak, od czego by tutaj zacząć? Grafika widać, że będzie taka dość jaskrawa, już od razu to się rzuca w oczy. I mamy tutaj ciągnik, który rozlewa gnojowicę. I tu jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę i pewnie będę zwracał przez resztę całą tą analizę później. Nie ma tutaj licencjonowanych maszyn. W ogóle nie dostrzegłem ani jednej. Wszystko to są maszyny, pojazdy wzorowane na tych prawdziwych, ale nie mają twórcy licencji, więc często może jakoś tam minimalnie się różnią, albo mają zupełnie inne nazwy na maskach. Akurat tutaj nie widzę, co jest napisane, ale później będzie można to zobaczyć. No i tak, mamy tutaj rozlewanie gnojowicy. Właśnie nie wiem na czym. Czy to jest kurde zboże? Bo trochę to wygląda jak jakieś dojrzałe zboże. I co, oni rozlewają gnojowicę na dojrzałym zbożu? Nie wiadomo, bo może też to być trawa, bo później w zwiastunie widać, jak to pole jest koszone, więc może to jest trawa, tylko ona jakoś tak dziwnie tutaj wygląda, strasznie żółta. No ale dobra, można się tutaj przyjrzeć, jak wygląda animacja tej rozlewania tej gnojowicy. Tutaj mamy jakąś przytrząsarkę, też pewnie właśnie nielicencjonowaną. I ona już akurat jest włączona podczas rozkładania, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak robił, ale dobra. Tutaj chyba jakiś siewnik, fern, właśnie nielicencjonowany, ale wzorowany pewnie na jakimś siewniku z licencjonowanym. No i tutaj mamy pryskanie kukurydzy, jakimś takim opryskiwaczem chyba samojezdnym, albo nie wiem, może tam jest ciągnik, nie wiem, jakoś dziwnie wygląda dla mnie ten opryskiwacz. Możemy też zobaczyć, jak właśnie animacja takiego opryskiwania wygląda. No i tak, tutaj mamy kombajn, który coś tam sobie muci i nie widać tutaj na przykład jakiejś animacji wciągania zboża przez motowidła tam i później przez ślimak tam do wnętrza kombajnu. I tak, w zwiastunie wspomniałem, że grafika jest jaskrawa, ale też coś czuję, że oni mogli ją tak, wiecie, troszeczkę ulepszyć, jakoś podkręcić to oświetlenie czy coś, żeby to wyglądało ładniej. Ale no, nie jestem tego na 100% pewien, musiałbym, wiecie, sam zagrać w tą grę, żeby powiedzieć, czy oni w tym zwiastunie to podkręcili, czy nie, ale mi się wydaje, że troszeczkę tutaj zostało coś tu upiększone, zwłaszcza jeżeli chodzi o oświetlenie. A tak ogólnie to grafika nie wygląda jakoś źle, ale też, no po prostu, nie ma tutaj nie wiadomo jakich wodotrysków. Ale też jakoś tak tragicznie nie wygląda, choć to lepiej byłoby ocenić, gdyby się samemu zagrało. No i tak, tutaj mamy dużo szybkich ujęć i weź tu człowieku natraf na odpowiednią klatkę chyba wręcz. No i tak, mamy tutaj ciągnik Klask Serion. No, z tym, że nie jest to klas. Po prostu on chyba, z tego co pytam, Triton. O, nazwali go w tej grze Triton. Więc mamy tutaj ciągnik imitujący Xeriona, tylko że nie ma na masce napisane klas. I jest niebieski, z tyłu mamy jakiś pług, która jakoś tak dziwnie na mnie wygląda, jakby trochę zbyt duży był, jakiś taka dziwną skalę ma ten pług, jakby był trochę za duży, czy coś mi się wydaje. No i tak, widać tu też, że nie będzie chyba jakiegoś bajeru w stylu gleby 3D, czy coś w tym stylu, będziemy tu mieli raczej jak farmingu, czyli po prostu ta tekstura, która to imituje. Właśnie gleby po orce. Mamy tutaj właśnie orkę, nie wiem, tutaj chyba żadnych animacji nie widać, wiecie, gleby podczas orki, dziwna sprawa. Teraz siew. Tylko że gościu sieje, a tu tak naprawdę nie sieje. Chyba, bo widać tutaj, że jest nadal zaorane. A nie, dobra, już teraz nagle sieje. I sieje chyba właśnie kukurydzę, bo później będzie to widać. Etapy wzrostu właśnie kukurydzy. No i później tą kukurydzę
Później ta kukurydza jest tutaj koszona na ziarno. Przyczepa, która imituje przyczepę Krampę i też jest jakaś taka cholernie wielka, albo po prostu ten ciągnik jest taki mały, a ciągnik przypomina mi właśnie Fenda. No, to strasznie przypomina Fenda, choć oczywiście on jest, no, nielicencjonowany. Ja tak dużo o tym gadam, dla niektórych może być to duża wada, że nie ma licencjonowanych pojazdów, a niektórzy mogą w ogóle mieć to gdzieś. Zdaję sobie z tego sprawę, dla mnie jest to akurat wada, bo pamiętam grę Polska Farma 2017, Farm Expert 2017, inaczej ona się właśnie nazywa, i tam, czy też w poprzednich właśnie odsłonach właśnie z tamtej serii, było dużo maszyn, pojazdów nielicencjonowanych i ich nawet mi się nie chciało, słuchajcie, używać. Nie chciało mi się nimi jeździć, nie chciałem się właśnie ich używać. Po pierwsze były źle wykonane, brzydkie, a po drugie, no jakoś tak dziwnie się grało maszynami, wiecie, które są całkowicie wymyślone. Tutaj no widać, że nie jest to nie wiadomo jak wymyślone, bo to stara się chyba właśnie Fenda imitować. Jakieś tam mogą być ewentualnie drobne różnice, no ale cóż, jak będą te maszyny wykonane naprawdę ładnie, to może wtedy im trochę wybaczę, że nie są licencjonowane, no ale cóż, dla mnie i tak jest to wada, bądź co bądź, dla mnie osobiście przynajmniej. No i tutaj kombajn jedzie, jak tu się właśnie wszystko błyszczy, strasznie mocne oświetlenie, ja nie wiem, czy oni właśnie tego nie podkręcili za mocno. I tutaj mamy jakiś ciągnik, który coś tu chyba właśnie kosi i to, co wcześniej uważałem za zboże, więc może to jest jakaś taka trawa strasznie żółta? Nie wiem. O, mamy tutaj krowę, widzianą z bliska, no całkiem ładny model. O, tu już jest trawa akurat taka ładna, zielona. Wszystko strasznie się tutaj jasne jest jak cholera, to na pewno trochę musieli podkręcić. O, i widzimy tutaj zwierzęta, krowy, tutaj są owce. Tutaj to nie wiem, czy też są owce, czy to może świnie. Wiecie, tak obraz jest tutaj trochę rozmyty, bo tak ostrość tutaj ustawili w tym ujęciu, więc nie wiem, czy to są świnie, czy to też są owce. Nie jestem w stanie poznać, ale tu mamy krowy, owce, więc to jest potwierdzony gatunek zwierząt w grze. Znowu ujęcie na krowy, na łące, no i tutaj wygląda to naprawdę ładnie, tylko mówię, pytanie, ile oni tutaj podkręcili na potrzeby zwiastuna. Tutaj mamy kury i bardzo ładny zachód słońca. Jakieś tutaj mamy sklepy prawdopodobnie, tutaj nasz dom, miasteczko jak widać. Kolejne ujęcie na pług. Na jakiś kombajn. Oj, na ten ciągnik, który imituje Fenda. No tak jak tak trochę bardziej z bliska się przyjrzeć, to nie wygląda to jakoś źle. Nie jest to poziom chociażby, no nie wiem, Farminga na przykładu, który jak dla mnie ma najlepsze modele jak na razie, ale no nie wygląda to źle. Zobaczymy właśnie jak to będzie już, no zobaczę, ocenię jak dopiero ocenię jak zagram. Na razie to tylko wiecie, takie swoje pierwsze wrażenia mówię czy coś. O, i tutaj kolejny ciągnik, właśnie Triton, chyba właśnie imitujący Klasa. Aczkolwiek jakąś dziwną skalę mi się też wydaje mieć, w sensie tutaj jakaś strasznie duża kabina. Nie wiem, może mi się tylko tak wydaje. O, i mamy ponownie naszego Xeriona, klasa Xeriona, który tu się nazywa Triton. Tym razem w kolorze czerwonym, czyli chyba będziemy mogli zmieniać kolor maszyn, nie wiem, podejrzewam. Tak strzelam tylko. Ujęcie na kombajn. Tutaj na kolejny ciągnik, który wygląda jak jakaś Valtra chyba właśnie. A w sumie wiecie, na zewnątrz, a jestem ciekaw jak będą wyglądać na przykład ciągniki właśnie, czy jakieś kombajny wewnątrz, czy tutaj też się przyłożą na odwzorowanie. No, mamut. Fendy tutaj będą się nazywać mamuty po prostu. No i tutaj mamy orkę, no nie, no to chyba jest płaska tekstura, no może to wyglądać jak jakaś gleba 3D, tak, ale to chyba nie jest gleba 3D, to jest po prostu płaska tekstura jak w Farmingu, podejrzewam. A to by był ciekawy bajer, gdyby to było dobrze zrobione. No i tutaj jakieś zboże jest koszone i ponownie tutaj widać, że nie ma jakiejś właśnie animacji tego zboża wciąganego przez motowidła. I tutaj do wnętrza kombajnu, niby szczegół, ale Farming już nas do tego przyzwyczaił, więc nawet na takie coś zwracam po prostu uwagę. Nie wiem, czy ten kombajn się nie powinien być tutaj rozłożony, czy coś. Nie wiem. I chyba kosi tutaj jakieś zboże, co nie? Na to wygląda, więc... Gdzie jest słoma? Nie wypada nawet słoma tutaj.
no to załóżmy, że ta słoma jest rozdrabniana, no ścinana na sieczkę. No to gdzie ta sieczka? Nie widać, żeby ona tutaj wypadała. Kurde, takich, sporo rzeczy jeszcze tutaj widać, że można się przyczepić do sporej liczby rzeczy. A premiera już niedługo. Gdyż, dokładniej mówiąc, 20 października. To już naprawdę niedługo, kurde, tak naprawdę właśnie nie minęło sporo czasu, od kiedy ta gra została w ogóle zapowiedziana. Mieliśmy jakieś tam informacje, screeny, jakiś teaser, a tu proszę bardzo, już niedługo premiera. Dość szybko, tak szczerze mówiąc. A mało co z tej gry pokazują, no bo wiecie, zwiastun, ja chcę zobaczyć tą grę w ruchu, jakiś gameplay czy coś. No i to właśnie 20 października już premiera, dość niedługo, tak będzie wyglądać okładka. Wcześniej prezentowali też okładkę tej gry, ale teraz widać, że ją zmienili. No i platformy to PC, no na Steama też ta gra będzie widać, Xbox One oraz PlayStation 4. No i tak, no powiem wam naprawdę szczerze, i to jest tylko moja opinia, że zwiastun, jak to się mówi, dupy nie urywa, ale no cóż, dam tej grze oczywiście szansę, jak tylko wyjdzie, to będę chciał na pewno, podejrzewam, że będę chciał w nią zagrać, może też coś z niej nagrać i wtedy zobaczę, czy mi się spodoba, bo tak po zwiastunie to można sobie oceniać, no dużo tutaj rzeczy na razie budzi moje obawy i zobaczymy, jaka będzie mocna strona tej gry, w sensie dlaczego ktoś miałby nie kupić na przykład Farminga 17, tylko kupić ten Real Farm? Co tutaj będzie, czego nie ma na przykład w Farmingu? W czym ta gra będzie od na przykład Farminga, czy nie wiem, nadchodzącego Cattleland Crops, czy Pure Farminga lepsza? Czym się będzie różnić? Czy będzie dobra? No zobaczymy, jest dużo pytań, dużo wątpliwości, ale mam nadzieję oczywiście, że ta gra się uda, wiadoma sprawa. Jak tylko wyjdzie 20 października, to będę chciał w nią zagrać. Okej, słuchajcie, tak więc w tej analizie to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobała, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.